Giorgio Chiellini, legenda Calcio, legenda Juventusem, jest gościem specjalnym Eleven Sports. Ciao Giorgio. Cześć Giorgio. Cześć. To wielka przyjemność móc z Tobą porozmawiać. Na początku muszę Ci podziękować. Przeczytałem Twoją książkę w trakcie pierwszego lockdownu i były to dwa bardzo miło spędzone wieczory. Mamy tu Twoją książkę w języku polskim zatytułowaną Giorgio Chiellini, piłkarz, który nie idzie na skróty. Podoba Ci się ten tytuł? Tak, tak, podoba mi się. Myślę, że ten tytuł dobrze o mnie mówi. Okej, to ruszamy z pytaniami. Gra w piłkę nożną na najwyższym poziomie to marzenie dla wielu. Często wiąże się z ogromnym poświęceniem, by być i utrzymać się na topie. Jakie było największe poświęcenie w trakcie Twojej kariery? Poświęceń w cudzysłowie było wiele, ale można też powiedzieć, że ich nie odczuwasz, gdy prowadzi cię do celu twoja pasja. Myślę, że szczególnie gdy dorastasz, gdy zaczynasz grać w piłkę na poważnie, chodzisz na treningi, jeździsz na mecze, a w tym czasie wszyscy twoi przyjaciele spędzają razem czas, chodzą na imprezy, cieszą się życiem. Ty nie masz tej wolności. Nie możesz zarwać nocy, bo następnego dnia masz mecz. Miałem jednak ten przywilej, że mieszkałem w domu w Livorno aż do 20 roku życia. Wielu piłkarzy w bardzo młodym wieku 13-14 lat musiało opuścić rodzinne miasto. To dorastanie w zupełnie innych warunkach. Zachowanie balansu, zrozumienie, co jest w życiu ważne, to nie jest łatwa sprawa. Rodzina odgrywa tu ogromną rolę. A obecnie, gdy już jesteś na tym poziomie, jakie to są życzenia? Jak w wielu innych zawodach, często jesteśmy z dala od rodziny. Nie chcę, żeby to zabrzmiało źle, ale życie piłkarza nie składa się tylko z pięknych chwil. Wymaga dużego poświęcenia. Jest ogromna presja ze strony mediów, ze strony kibiców. Wymagania ma też klub i my sami wobec siebie. W trakcie kariery każdy piłkarz musi zmierzyć się z trudniejszymi momentami. Ta presja z zewnątrz na pewno nie pomaga i trzeba być bardzo silnym, żeby temu podołać. Ale oczywiście, koniec końców czerpiesz z tego ogromną satysfakcję. Grać w piłkę nożną, realizować swoją największą pasję to coś wspaniałego. To marzenie milionów dzieci na całym świecie. A dla nas to nasza praca, to nasze życie. Większość z nas żyje dla piłki nożnej. Giorgio potrzebował czasu, żeby zostać Chiellinim, ale Chiellini był już wewnątrz Giorgio od początku, czytamy w Twojej książce. Poza boiskiem jesteś postrzegany jako osoba bardzo spokojna, ale na murawie nazywają Cię King Kong. To naturalne, czy musiałeś pracować nad tą agresją w trakcie gry? Twój kolega Wojtek Szczęsny powiedział nam, że nie zna drugiego takiego piłkarza, który tak pokazywałby odmienną twarz na boisku i poza nim. Myślę, że musiałem rozwijać i pielęgnować w sobie tego ducha walki, ale także spryt, zaradność i inicjatywę, które pokazuję na boisku. Już jako dziecko w trakcie meczu, w cudzysłowie, dokonywała się we mnie transformacja. Ożywiałem się wchodząc na murawę, miałem w sobie tę agresję, ale często doprowadzało to do tego, że marnowałem energię. Za dużo faulowałem, co doprowadzało do błędów. Pracowałem nad tym latami i teraz, szczególnie w tym wieku, poprawiłem pewne zachowania na boisku. Zachowuję dzięki temu trzeźwość myślenia i spokojną głowę. Tracę mniej energii, co pozwala utrzymać koncentrację. To dlatego potrzebujesz na boisku mieć wroga, żeby podtrzymywać ten boiskowy ogień?
Używam słowa wróg, które często jest rozumiane w niewłaściwy sposób. Nie chodzi o wroga w dosłownym znaczeniu, ale o silnego rywala. Gdy jesteś obrońcą, możesz sobie założyć, że dziś zrobisz wszystko, żeby napastnik nie zdobył bramki, żeby nie wygrał żadnego pojedynku. Takie nastawienie pozwala ci wznieść się na wyższy poziom. Gdy mówię o wrogu, mam to na myśli. To samo może działać w drugą stronę i dotyczyć napastnika. Gdy każdy pojedynek traktujesz w taki sposób, pomagasz zespołowi. W twojej książce piszesz, że twoim ulubionym wrogiem był Zlatan. Dlaczego akurat on? Ze względu na miks jego osobowości i umiejętności? Chyba dlatego, że nasze kariery rozwijały się równolegle. Najpierw był moim kolegą z zespołu, następnie trafił do Interu. Potem rywalizowałem z nim, gdy grał w Milanie. Spotykaliśmy się też w meczach reprezentacji. Rozegraliśmy masę spotkań. Rywalizowaliśmy, jak miałem 20 lat i rywalizujemy teraz, gdy mam 36. Dlatego mogę go nazwać ulubionym rywalem. Poczekaj chwilę, bo mamy małą niespodziankę. Ciao Paweł! Jak się masz? Piotr, ma. Okej, tutto bene. Wszystko dobrze. Siema Piotrek. A Dominik gdzie? Dominik w domu, Pozdrawiam was. Dzięki, Niespodzianka wielkiego Wojtka. Tak. I idąc dalej. Dziś odczuwasz te same emocje grając przeciwko Zlatanowi? Bo trochę lat wam przybyło, dlatego pytam, czy to taka sama rywalizacja? To zawsze coś pięknego. Oczywiście, życie idzie dalej. Starzejemy się, dorastamy. Emocje są nieco inne, ale dla mnie gra przeciwko najlepszym to zawsze ogromna radość. Zlatan pokazuje w tym roku w Milanie, że wciąż jest wspaniałym i decydującym piłkarzem. Cieszę się na kolejny pojedynek z nim. To świetne móc jeszcze zagrać i spróbować go powstrzymać. Jest wielkim piłkarzem, ale wokół ma też dobrych młodych zawodników, którzy dojrzewają pod jego okiem i dokonują w tym sezonie wspaniałych rzeczy. We Włoszech prawie każdy kocha piłkę nożną. Dlaczego piłkarz, szczególnie we Włoszech, chciałby czasem być niewidzialny? Żeby móc czasami cieszyć się chwilami prywatności ze swoją rodziną. Każdy ma czasem potrzebę wyciągnąć wtyczkę i odciąć się od pracy i tego całego zgiełku, od tej odpowiedzialności. Dojrzewając, zdajesz sobie sprawę, że jesteś punktem odniesienia dla wielu młodych ludzi. Czujesz, że niemal w każdej chwili wycelowane jest w ciebie oko kamery. Każde twoje zachowanie, pozytywne czy negatywne, jest poddawane ocenie. Każdy chciałby czasem zniknąć, poczuć się w cudzysłowie zwykłym człowiekiem. Czasem tego brakuje. Mam potrzebę intymności, ale nie narzekam na to, jak jest. Możemy powiedzieć, że masz szczęście grając w Turynie, mieście, w którym kibice są spokojniejsi, bardziej zdystansowani. Cytowałeś Gonzalo Higuaina, który po przenosinach z Napolu do Turynu powiedział, że czuje się, jakby trafił do raju. Każde miasto czymś się wyróżnia. Kocham Turyn. Żyję tu już od 15 lat. To miasto, które pozwala ci żyć. Chodzę po centrum, zawożę dzieci do szkoły, chodzę na spacery jak inni ludzie. Tu możesz żyć, powiedzmy, normalnie. Są miasta, powiedzmy, cieplejsze, gdzie przywiązanie ze strony kibiców okazywane jest w bardziej bezpośredni i mocniejszy sposób. Jestem adoptowanym Turyńczykiem od wielu lat i cieszę się, że mogę tutaj żyć. Nie ma wielu piłkarzy, którzy ukończyli studia, ale tobie to się udało. Na dwóch kierunkach. Mimo wielu obowiązków, rodzina, praca, kariera. Domyślam się, że nie było to łatwe. Nie było to łatwe, ale nie było też tak trudne, jak mogłoby się wydawać, jeśli ktoś tylko chce. Może to wszystko pogodzić.
Powoli zaczyna się to zmieniać. Widzę coraz więcej młodych piłkarzy, którzy podejmują ten wysiłek. To ważne, by studiować, rozwijać się, bo życie nie kończy się na graniu w piłkę. W wieku powiedzmy 35 lat możesz zrobić jeszcze wiele rzeczy. Myślenie o przyszłości w trakcie kariery na pewno pomaga. Studiowanie na pewno pomogło mi w karierze piłkarskiej. To pozwala ćwiczyć bystrość umysłu, szybkość myślenia. W tych tysięcznych sekundy, gdy musisz podjąć decyzję, często okazuje się to kluczowe. Wielu piłkarzy zbyt szybko porzuciło tę drogę. Teraz widzę, że podejście do tego tematu zaczyna się powoli zmieniać. Pamiętasz pewnie słowa José Mourinho, gdy powiedział, że z Leonardo Bonoccim moglibyście wykładać na Harvardzie, ale ty pewnie wolałbyś udać się tam na studia. Tak, jeśli w przyszłości zdołam uzyskać tytuł doktora ekonomii na Harvardzie, będę z tego powodu bardzo dumny. Nie będzie to łatwe, ale jest to dla mnie małe marzenie, móc pewnego dnia tam studiować. Trzymam kciuki. Inteligencja i wrodzona wrażliwość pomagają czy przeszkadzają w grze w piłkę? W książce piszesz, że po meczach długo rozmyślasz i noce zazwyczaj są bezsenne. Po meczach zazwyczaj masz w sobie ogromną dawkę adrenaliny. Gdy kładę się do łóżka i zamykam oczy, to widzę wszystkie sytuacje z meczu. Odczuwam na nowo wszystkie boiskowe emocje. Nagle wskakują mi do głowy konkretne momenty. Zasnąć spokojnie po meczu to dla mnie duże wyzwanie. Gdy gramy nieco wcześniej, na przykład o 18 czy o 15, jest dużo łatwiej. Gdy gramy wieczorem, to noce są bardzo długie, a wstać trzeba wcześnie, żeby zająć się dziećmi. A potrafisz zaakceptować swoje błędy? Wojtek Szczęsny, którego widzieliśmy przed chwilą, opowiadał mi, że tuż po meczu na gorąco w szatni dogłębnie analizujesz sytuacje, w których straciliście bramkę. Przeżywasz każdy popełniony błąd? Akceptuję, muszę akceptować. Zawsze próbuję zrozumieć, gdzie popełniłem błąd, jak mogę się poprawić. Analizuję mecze, które rozgrywamy, ale także naszych rywali. Staram się doprowadzić do perfekcji każdy aspekt mojej gry, ale i drużyny jako całości. Czasem jest tak, że nie tracisz bramki w meczu, ale zauważasz niewłaściwe zachowania, błędy w ustawieniu. Złe nastawienie. Rozmawiamy na ten temat bardzo dużo z Wojtkiem, z innymi obrońcami, z trenerami. Grając tak często, nie mamy dużo czasu na treningi. Analiza, którą przeprowadzamy z użyciem wideo czy w rozmowach między sobą, jest równie ważna co praca na treningach. Gdybyś mógł rozegrać jeszcze raz jeden mecz, to które spotkanie by to było? Myślę o takim wielkim rozczarowaniu, które wciąż powoduje ból. Na pewno, gdy pomyślę o reprezentacji, to mecz Włochy-Szwecja, po którym odpadliśmy z walki o Mundial. W karierze klubowej finał Ligi Mistrzów z 2015 roku z Berlina przeciwko Barcelonie. W takim sensie, że doznałem kontuzji 3-4 dni przed finałem. To był rok, w którym rozegrałem najwięcej spotkań w całej mojej karierze. Nie opuściłem żadnego z powodu kontuzji aż do ostatniego, finałowego meczu. To było ogromne rozczarowanie. Miałem szczęście zagrać w finale 2 lata później. Nawet jeśli nie wygrywasz, to móc rozegrać taki mecz to wielki przywilej. Te emocje zostają na całe życie. W ostatnim czasie jesteś w znakomitej formie, ale kibice zadają często to pytanie. Do kiedy planujesz kontynuować karierę? Jak się czujesz? Jak się czuje twoje ciało? Tego nie wiem, bo staram się żyć z dnia na dzień. Mam za sobą poważną kontuzję kolana z sierpnia 2019 roku.
To był dla mnie duży cios. I jak widzieliście, potrzebowałem sporo czasu, żeby wrócić do zdrowia i do formy. Teraz odzyskałem równowagę i odpukać. Liczę, że będzie to trwało jak najdłużej. Na koniec sezonu usiądziemy z ludźmi z klubu do rozmów, ale na razie nie spieszy mi się. Podobnie to wygląda z ich strony. Cieszmy się tym, co przeżywamy w tej chwili. Liczymy, że będziemy szli w dobrą stronę, osiągniemy nasze cele i sięgniemy po kolejne trofea. Okej, wracając jeszcze do Wojtka. W ostatnich kilkunastu latach bramce Juventusu strzał Gianluigi Buffon, ale obecnie numerem jeden jest Wojtek Szczęsny. Zagraniczni bramkarze w Juve zazwyczaj zmagali się z problemami. Dlaczego Wojtkowi się udało zostać jedynką i spełnić oczekiwania? Trudno mi powiedzieć, jak było w przeszłości, bo odkąd jestem w Juventusie, to od zawsze w bramce był Gigi. Miałem to szczęście grać niemal zawsze z nim za plecami. Pamiętam Edwina van der Sara, który owszem, miał trochę problemów w Juventusie, ale następnie udowodnił, choćby w Manchesterze United, że jest znakomitym bramkarzem. W pierwszym roku, gdy Wojtek pojawił się w Juve, był zmiennikiem Gigiego, ale przez kontuzję Buffona grał dość często. To był bardzo ważny czas, bo wówczas zaczęliśmy się wzajemnie poznawać. Zaczęliśmy pracować nad tymi szczególikami, które potem składają się na sukces. Musiał się nauczyć nowych rzeczy, tego co w Juventusie jest wymagane. Nie mówię o kwestiach technicznych, ale chociażby o komunikacji na boisku czy energii, którą bramkarz musi emanować. Potem zaczęliśmy odkrywać, jaką jest osobą, poznawać jego mocniejsze i słabsze strony. Ten pierwszy rok był dla niego i dla nas kluczowy, bo gdy został już pierwszym bramkarzem Juventusu, wszyscy byliśmy na to gotowi. On wiedział, w jakim miejscu się znajduje, a po kilku w 10 meczach my mieliśmy świadomość, z kim pracujemy. To bramkarz, który z jednej strony jest, powiedzmy, zimny. W każdej sytuacji potrafi zachować spokój, ale z biegiem czasu obudziliśmy w nim trochę ognia. Obecnie w porównaniu do momentu, gdy do nas dołączył, daje zespołowi dużo więcej energii po udanej paradzie, po dobrej interwencji, po wyłapaniu dośrodkowania. Żyje w bramce, podnosi głos, pobudza zespół i buduje pewność siebie. To są te aspekty, które niesamowicie rozwinął. Postrzegam go jako jednego z pięciu najlepszych bramkarzy na świecie. Myślę, że nie jest odpowiednio doceniany przez media w Europie. Muszę też powiedzieć, że poznawszy go, odkryłem zupełnie inną osobę. Gdy obserwowałem go z daleka, gdy grał w Romie, wydawał mi się zamknięty, niedostępny. Ale w rzeczywistości to wesołek, żartowniś. Jest niesamowicie sympatyczny, non-stop robi sobie jaja. Ma świetny żart sytuacyjny, poczucie humoru. To było zaskakujące odkrycie. Obserwowałem jego brawurę, pewność siebie w Arsenalu, w Romie, a okazał się tak przyjaznym człowiekiem. Nie ma go już tam obok ciebie? Nie stoi nad tobą i nie zmusza cię do mówienia tych wszystkich komplementów? Nie ma go. Nie musi mnie do tego zmuszać. Jeszcze w temacie Wojtka. Odkryłem, że jest niesamowitym śpiewakiem. To też było zaskoczenie. No tak, nie wiem, czy wiesz, że jego żona jest znana w Polsce piosenkarką. Tak, wiem o tym, ale moja żona też umie zrobić wiele rzeczy świetnie, ale niestety nie oznacza to, że i ja potrafię zrobić to samo. Wojtek śpiewa znakomicie. Tak, Wojtek ma świetną osobowość. Wiem, że to pytanie spoza listy, ale że jesteśmy z polskiej telewizji, to może masz jakąś ulubioną anegdotę związaną z Wojtkiem? Oj, musisz dać mi się zastanowić. Dobra, jedźmy dalej. Jeśli wpadnie mi do głowy, to opowiem później. Okej, to odłóżmy to na koniec. Teraz kilka krótkich pytań. Co byś wybrał na koniec kariery, czy też tego sezonu? Wygrać Euro z Italią, czy Ligę Mistrzów z Juventusem? Podpisałbym się krwią pod tym, żeby sięgnąć chociaż po jeden z tych pucharów. Byłoby to wspaniałe. Możecie sami wybrać. Okej, najlepszy trener, z jakim pracowałeś? I wiem, że nie jest łatwo wybrać. Miałem to szczęście pracować z wieloma świetnymi trenerami. Nawet w moich początkach trenowałem pod okiem ludzi, którzy potem osiągali wielkie rzeczy. Dwaj najważniejsi trenerzy w mojej karierze to Conte i Allegri.
Mogę wymienić też innych od Capello do Lippiego, do tego Donadoni, Prandelli, Mazzari i tak dalej. Teraz w kadrze jest Mancini. Gdybym miał wskazać dwóch, z którymi przeżyłem najwięcej emocji, to byliby to Conte i Allegri. Najlepszy obrońca obecnie w Serie A, może z wyłączeniem twoich kolegów z Juventusu. Jeśli nie wybieram z piłkarzy Juve, to Koulibaly na pewno ma coś specjalnego względem reszty. A do tego Acerbi, który radził sobie najlepiej w ostatnim roku. A z młodych zdolnych, którzy mogą wiele osiągnąć, wskazałbym Bastoniego. Największy wariat w szatni. Może znowu wspomnisz o Wojtku. Masz rację. Akurat rozważałem go w głowie. Jeden z największych wariatów to na pewno Szczęsny. Mógłby wygrać taki plebiscyt. Może dodałbym jeszcze Cuadrado, ale chyba Wojtek jest zabawniejszy. A z lat poprzednich, gdy nie było jeszcze Wojtka w szatni? Zawsze mieliśmy kilku piłkarzy z Ameryki Południowej. Z tej grupy wyróżniał się Caceres, no i nie mogę nie wspomnieć o Simone Pepe. Ostatnie pytanie. Masz inne pasje poza piłką nożną? Widziałem, że kilka razy byłeś chociażby na Grand Prix Formuły 1. Bardzo lubię oglądać Grand Prix, ale uwielbiam też koszykówkę. Koniec końców nasze życie jest dużo bardziej zwyczajne niż komukolwiek mogłoby się wydawać. Wychodzę na murawę, robię co do mnie należy, potem cieszę się czasem spędzonym z rodziną. Są też jakieś aktywności dla klubu czy indywidualnych sponsorów. Gdy mamy czas wolny, to spędzam go z żoną i dziećmi. Szczerze mówiąc, nie robimy nic specjalnego. Wspomniałeś o koszykówce. Masz sportowych idoli spoza świata piłki nożnej? Może koszykarzy albo kogoś z Formuły 1? W Formule 1 wiadomo, że trzymam kciuki za Ferrari. Niestety, nie są to łatwe lata dla kierowców tej stajni. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie znowu będą zwyciężać. Co do koszykówki, śledzę włoskie drużyny, oglądam naszą ligę. Ale też mecze w NBA. Problem jest jednak taki, że gdy oni grają, to ja muszę spać. Często oglądam więc powtórki. Kocham NBA, kocham szczególnie wielkich obrońców, podglądam ich grę. Wiadomo, że zachwycam się gwiazdami, ale zwracam uwagę też na małe detale w grze obronnej. Koniec pytań, to może przypomniała ci się ta anegdota o Wojtku. Czekaj, anegdota o Wojtku. Jeszcze myślę, więc może zaraz ktoś mi tutaj coś podpowie. Taka, którą możesz wyjawić. Słuchaj, mogę opowiedzieć wszystko, nie mam z tym problemu. Nie przychodzi mi po prostu do głowy nic konkretnego. Z Wojtkiem jest tak, że jest spokojnym gościem, ale on po prostu przychodzi, mówi dwa zdania i rozśmiesza wszystkich. Nie wiem, jak to ubrać w anegdotę. Okej, może następnym razem. Polecamy wszystkim kibicom w Polsce twoją książkę. Mam nadzieję, że przypadnie wam do gustu. Dziękuję bardzo za gościnę. Muszę powiedzieć, że byłem kilka razy w Polsce. Bardzo podobało mi się w Krakowie. Mieliśmy tam bazę w trakcie Euro 2012. Udało nam się dotrzeć aż do finału. Mieliśmy trochę czasu, żeby poznać miasto wraz z naszymi rodzinami. Dlatego mam sporo dobrych wspomnień stamtąd, gdy odpoczywaliśmy pomiędzy meczami. W półfinale graliśmy z Niemcami w Warszawie. Pamiętam, że moja rodzina zwiedzała wtedy miasto i zrobiło na nich ogromne wrażenie. To są piękne wspomnienia. Pamiętam też, że moi przyjaciele pojechali na północ obok Gdańska do Sopotu, tak? O, widzisz, dobrze pamiętam. To chyba miejsce, gdzie młodzi ludzie dobrze mogą się bawić. Daniele De Rossi powiedział mi, że tak podobało mu się w Polsce w trakcie Euro, że następnego lata wysłał swoją mamę na wakacje tutaj i zwiedziła kilka miast. Nie dziwię się, ja też czułem się tam bardzo dobrze. Może w przyszłości jeszcze uda się przyjechać. Może z Wojtkiem. W Warszawie do naszego studia. Zapraszamy. Okej, jesteśmy umówieni. Dziękuję, Giorgio, to była ogromna przyjemność. Przyjemność po mojej stronie. Pozdrowienia i uściski dla wszystkich kibiców w Polsce.